Był sobotni sierpniowy poranek, kiedy pod dom państwa Whitlow podjechał samochód. Wysiadło z niego dwóch mężczyzn i zapukało do drzwi. Niech ojciec się tym zajmie, powiedziała do swojej najmłodszej córeczki pani Whitlow. Nie usłyszała, czego chce od niej dziewczynka. Z tonu głosu wywnioskowała jednak, że powinien się tym zająć jej mąż. Kiedy jednak mała powiadomiła ją, że ojciec pojechał grać w golfa z kolegami, postanowiła sama sprawdzić, co jest przyczyną nagłego poruszenia. To, co zobaczyła, wprawiło ją w osłupienie. Dwóch policjantów zakuwało właśnie w kajdanki jej syna, Habiego, i odczytywało mu standardową formułkę o tym, o co się go oskarża i o przysługujących mu prawach. Pani Whitlow uważała swojego syna za złotego chłopaka. Jedyne, co mogła mu zarzucić, to to, że czasem w towarzystwie znajomych nieco go ponosiło. Jak na przykład wtedy, gdy razem z kumplami wyrywał znaki drogowe. Będąc pewną, że właśnie o to chodzi, zaczęła przekonywać policjantów, że chętnie pokryje koszta naprawy czegokolwiek, co tym razem zniszczył jej syn. Ci jednak byli nieugięci. Zaczęli wpychać chłopaka do radiowozu. Zanim drzwi próbował jeszcze coś powiedzieć. Mamo, nie przejmuj się, tata podpisał zgodę, to tylko część. Nie dane mu było jednak dokończyć, bo policjanci oddzielili go od reszty świata drzwiami radiowozu. Gdzieś z daleka słychać było, jak sąsiad krzyczy do swojej córki – dokąd zmierza ten świat? Habi Whitlow popełnił przestępstwo. Nim samochód odjechał, Habi spojrzał na zszokowaną i zatroskaną matkę. Czuł się winny. A więc to tak czują się prawdziwi przestępcy, powiedział do siebie w myślach. Cześć, bardzo cieszę, że słyszymy się ponownie i bardzo cieszę się na dzisiejszy odcinek, ponieważ jest on początkiem nowej serii. Od kiedy zaczęłam nagrywać, miałam w planach opowiadać nie tylko o sprawach kryminalnych, bo zawsze interesowało mnie szersze spektrum tematyki kryminalnej i psychologii, szczególnie oczywiście psychologii zła. To, o czym dzisiaj usłyszycie, jest związane po pierwsze z osobą, którą podziwiam, a po drugie z jednym z najsłynniejszych i najbardziej kontrowersyjnych eksperymentów na świecie. I myślę, że właśnie na słowie kontrowersja się dzisiaj skupimy, co dla mnie jest trochę niespodziewanym obrotem spraw, bo miałam w planach Wam tak pokrótce ten eksperyment streścić, a potem rozpocząć dyskusję dotyczącą tego, czemu jest taki ważny i przełomowy, ale pomyślałam sobie, jakby to było umieścić się po drugiej stronie barykady, czyli właśnie podejść do sprawy krytycznie. No i okazało się, że było to nie tylko ciekawe, ale również bardzo poszerzające horyzonty wyzwanie. Eksperyment ten miał miejsce w 1971 roku w podziemiach Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. I pewnie w tym momencie wielu z Was domyśla się już, o co chodzi. Jest to oczywiście stanfordzki eksperyment więzienny, czy znany też pod nazwą Stanford Prison Experiment. Jego autorem jest profesor Philip Zimbardo, amerykański psycholog i potomek włoskich imigrantów. Osobiście jestem ogromną fanką jego pracy i tego, co osiągnął jako naukowiec. Profesor Zimbardo w swojej karierze bardzo upodobał sobie studiowanie relacji człowieka i zła. Próbował szukać odpowiedzi na pytania nurtujące tak naprawdę masę ludzi, a mianowicie czy rodzimy się źli, czy zło jest w każdym z nas, czy może tylko niektórzy mają je w sobie, wreszcie czy możemy się temu złu przeciwstawić, czy może jesteśmy w pewnym sensie skazani na porażkę. Jako jeden ze sposobów odpowiedzenia na to pytanie, w jego głowie urodził się pomysł przeprowadzenia pewnego eksperymentu, by spróbować poszukać odpowiedzi na niektóre z tych pytań. Co ciekawe, zazwyczaj eksperyment nie tylko w dziedzinie psychologii oparty jest na jakiejś hipotezie, czyli coś się za jego pomocą sprawdza i potwierdza bądź obala, natomiast w tym przypadku tak nie było. Zimbardo chciał ocenić, czy i w jakim stopniu zewnętrzne właściwości środowiska instytucjonalnego wpływają na wewnętrzne dyspozycje osób, które się w nim znajdują. Teraz jeszcze raz po polsku. Chciał dobrych i normalnych, w cudzysłowie oczywiście i zaraz się do tego odniosę, dobrych i normalnych ludzi przeciwstawić złej sytuacji i zobaczyć, co się zadzieje. Tą złą sytuacją miało być symulowane więzienie, które zaaranżował w piwnicy Uniwersytetu Stanforda, gdzie wykładał. Wybór padł na środowisko
środowisko więzienne, głównie dlatego, że w tamtych czasach, czyli w latach 70. XX wieku, dość głośnym echem odbijał się problem przemocy wśród strażników więziennych właśnie. Zimbardo stwierdził więc, że sprawdzi, czy to strażnicy są sadystami, czy może więzienie robi z nich sadystów. W przygotowaniach pomagali mu jego studenci, z których kilkoro wzięło nawet udział w samym eksperymencie. Żeby zaś znaleźć resztę uczestników, Zimbardo zamieścił ogłoszenie w gazecie, gdzie informował o tym, że szuka uczestników do dwutygodniowego eksperymentu psychologicznego. Chęć udziału zgłosiło 75 mężczyzn, bo też szukano tylko osób płci męskiej. Z tej grupy wybrano 24, a finalnie te 24 osoby przebadano i dopiero wyniki tych badań pozwoliły wyłonić finalną grupę, na którą składało się 21 osób. Takie kilkuetapowe testowanie przed wybraniem finalnej grupy wynikało z tego, że naukowiec chciałby wybrana przez niego grupa była jak najbardziej normalna. Normalność uważam za dość kiepskie słowo, użyłam go dla uproszczenia. Chodziło o to, by ci mężczyźni nie wnosili żadnych defektów osobistych, czyli przykładowo nie mieli przeszłości kryminalnej, historii chorób psychicznych, niczego takiego, co mogłoby w widoczny sposób wpływać na nich czy na ich zachowanie. To mieli być silni, zdrowi, przeciętni obywatele. Zadanie uczestników eksperymentu było dość proste. Mieli oni odtworzyć środowisko więzienne, czyli jedna grupa składała się z więźniów, druga zaś ze strażników. Nie dostali żadnych szczególnych wytycznych, grupa więźniów miała zachowywać się tak, jak ich zdaniem zachowywaliby się więźniowie, a strażników tak, jak ich zdaniem zachowywałaby się służba więzienna. Na więzienie, jak wcześniej wspominałam, zaadaptowano piwnicę jednego z wydziałów uniwersytetu. W środku zainstalowano kamery, żeby profesor Zimbardo mógł śledzić przebieg eksperymentu, sporządzać notatki itd. W sposób losowy zadecydowano, kto będzie pełnił funkcję więźnia, tych miało być 10, a kto strażnika, tych miało być 11. Warto wspomnieć o tym, że już od samego początku zadbano o wprowadzenie odpowiedniego klimatu i pomagano uczestnikom w wczuciu się w sytuację. Do ich miejsca mieszkania udali się prawdziwi policjanci, którzy dokonali na niczego nie spodziewających się uczestnikach aresztowań i zapewne zostawili w stanie szoku członków ich rodzin, a następnie zapakowali ich do radiowozów i przywieźli do fałszywego więzienia. Tam też starano się jak najdokładniej odtworzyć proces inkarceracji, mądre słowo, czyli osadzenia delikwentów w więzieniu, łącznie z pobieraniem odcisków, słynnym zdjęciem z tabliczką rodem z amerykańskich filmów i seriali oraz zabraniem więźniom wszystkiego, co mieli przy sobie. Zatrzymano również ich ubrania, na miejsce których otrzymali więzienne pasiaki. Zanim zamknięto ich w celach, odebrano im jeszcze coś, tym razem coś niematerialnego, imiona. Wszyscy więźniowie otrzymali numery i zarówno strażnicy, jak i współosadzeni mogli się do więźnia zwracać tylko za pomocą takiego numeru, co jak łatwo zgadnąć miało służyć odczłowieczeniu osób grających rolę więźniów. Na samym początku strażnicy wyłożyli więźniom zasady, których musieli bezwzględnie przestrzegać, by stworzyć pewnego rodzaju dystans i nie musieć się patrzeć więźniom w oczy. Strażnicy nosili okulary policyjne, czyli awiatorki. W zasadzie już teraz przewiniemy sobie do przodu, bo ja nie chcę Wam szczegółowo opisywać przebiegu całego eksperymentu. Jeśli kiedykolwiek o nim słyszeliście, to pewnie wiecie, a jeśli nie słyszeliście i nie wiecie, to Wam powiem, że eksperyment planowanych 2 tygodni nie potrwał, został przerwany po 6 dniach. Dlaczego? Ponieważ nie wszystko, a nawet bardzo dużo nie poszło tak jak trzeba. Niektórzy uczestnicy przypłacili udział zdrowiem, szczególnie psychicznym, i zapewnili sobie wspomnienia na całe życie, niestety pewnie nie takie, o jakich marzyli. Doszło tam do przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Niektórych trzeba było z więzienia usunąć jeszcze przed upływem tych 6 dni. W międzyczasie doszło do buntu, strażnicy stali się bardzo kreatywni w swoich sposobach gnębienia więźniów. No i suma tych, w cudzysłowie, wynaturzeń spowodowała, że po 6 dniach Zimbardo powiedział stop. Zwijamy ten interes. No i teraz tak. Z całą pewnością było to rzeczywiście fascynujące studium ludzkiej psychiki, które stworzyło obszerny materiał do badań i rozważań, poruszyło bardzo istotne społecznie kwestie. Gdybyście mnie jeszcze
kilka lat temu zapytali o zdanie na ten temat, to pewnie bym się nad tym eksperymentem rozpływała i mówiła o tym, jaki jest świetny. Przez lata był cytowany bezkrytycznie, stał się tematem książek, tematem filmów i dość mocno zapuścił korzenie w szeroko pojętej kulturze. Natomiast trzeba sobie głośno powiedzieć, że jego popularność wynika z kontrowersji, a nie odwrotnie. Wiele osób krytykowało i do dziś krytykuje Zimbardo za ten eksperyment, mówiąc głośno, że według nich w ogóle nie powinien mieć miejsca. Zacznijmy od tego, jaki był główny wniosek płynący z eksperymentu. Zacznijmy od tego, jaki był, według jego twórców oczywiście, główny wniosek płynący z eksperymentu, oczywiście nieco uproszczony. Można to podsumować tak. Stworzenie środowiska o cechach więzienia, gdzie jedna grupa ma władzę nad drugą i grupa pozbawiona władzy jest odarta ze swoich indywidualnych cech tożsamościowych, na przykład wspomniane wcześniej zastąpienie imienia numerem, tworzy ekstremalne reakcje, które są właściwe zachowaniom obserwowanym w prawdziwych więzieniach. Sprawujący władzę stosują przemoc, a ci, którzy są jej pozbawieni, stają się pasywni i buntowniczy. Reakcje te nie mają nic wspólnego z żadnymi różnicami osobowościowymi, ponieważ przydział ról, jak pamiętamy, był losowy, ale są wynikiem sytuacji, w jakiej znalazła się dana jednostka. Profesor Zimbardo podkreślał, że jego eksperyment ujawnia rzeczy będące kluczowymi w zrozumieniu tego, co się dzieje w prawdziwych więzieniach. I jak się tak o tym czyta, czy się tego słucha, to wszystko wydaje się bardzo logiczne. Myślę, że każdy może to odnieść w pewien sposób do siebie i do własnego życia. Jako ludziom zdarza nam się przecież zareagować nieadekwatnie do sytuacji, czy zrobić coś i pomyśleć, że ojejku, nie poznaję samego siebie. I czasem pierwsze skrzypce gra chęć przerzucenia odpowiedzialności gdzieś na zewnątrz i powiedzenie, to nie moja wina, to wszystko przez to, co się wydarzyło, ale przecież czasami dotykają nas sytuacje ekstremalne, zupełnie nowe i nieznane, i ta sytuacja może w znacznym stopniu wpływać na to, co my zrobimy. Ogromne znaczenie ma też to, o czym profesor Zimbardo wspomina w swojej książce Efekt Lucyfera, którą zresztą bardzo Wam polecam. Chodzi o to, czy w sytuacji potencjalnie złej mamy poczucie anonimowości, bo jeśli tak, to jest dużo większa szansa na to, że zrobimy coś złego. Wróćmy do eksperymentu. Im więcej informacji pojawiało się na jego temat i im więcej osób, szczególnie bezpośrednio powiązanych z eksperymentem, zaczęło mówić, tym więcej pojawiło się głosów krytycznych, które były bardzo wokalne w swojej niechęci. Zaczęło się od strony technicznej i od rozważań nad tym, czy to w ogóle jest eksperyment, bo eksperyment nie tylko w dziedzinie psychologii powinien być trochę jak ptak. Czyli puszczamy go wolno i zobaczymy, gdzie poleci. Podążamy za nim, ale w żaden sposób nie wpływamy na to, co zrobi, czy na trajektorię jego lotu. A tutaj jednak nie do końca tak było. Pewnie już tego nie pamiętacie, ale na początku użyłam następującego sformułowania, które teraz delikatnie sparafrazuję bez zmiany jego sensu. Uwaga! Zadaniem uczestników eksperymentu było odtworzenie środowiska więziennego. Już samo to jest swego rodzaju narzuceniem, nie wiem, czy to widzicie. Bo skoro od kogoś oczekuje się bycia więźniem lub strażnikiem, to raczej nie po to, żeby pił herbatę, grał z kimś w karty, czy rozmawiał o dziewczynach. Wiele badań pokazuje zresztą, że ludzie postawieni w sytuacji takiej jak eksperyment właśnie, będą zachowywać się tak, jak sądzą, że oczekuje tego od nich organizator. Lata po tym, co wydarzyło się na Uniwersytecie Stanforda, zrobiono zresztą taki krótki test, w trakcie którego zadaniem grupy było wskazanie, co według nich było celem tego właśnie osławionego eksperymentu. I znaczna większość odpowiedziała, jak jeden mąż, że więźniowie to mają być więźniowie, czyli w uproszczeniu mają się podporządkowywać, a strażnicy mają pilnować porządku. No i teraz tak, to spełnianie czyichś oczekiwań w kontekście eksperymentu jest rzeczą powszechną i niezależną od dziedziny, ale zadaniem przeprowadzającego jest zminimalizowanie takich oczekiwań w jak największym stopniu, tak by uczestnik mógł podejmować jak najwięcej decyzji, które uważa za swoje i które są jego. Tutaj natomiast okazuje się, że zadziało się zupełnie odwrotnie, bo Zimbardo
rzekomo nie tylko nie próbował ich zminimalizować, ale wręcz je narzucał i bardzo mocno sugerował zachowania i pożądane efekty. Zachęcał zarówno do przemocy słownej, jak i chciałby grupa strażników przez swoje zachowania stworzyła poczucie frustracji, bezradności i nudy u więźniów. Ogromny wpływ na sposób postrzegania eksperymentu miało upublicznienie nagrań i zapisów z 1971 roku, co stało się stosunkowo niedawno, bo gdzieś w ciągu ostatnich kilku lat. Szczególnie interesujące jest nagranie, w którym słychać rozmowę pomiędzy Davidem Jaffe, chyba, przepraszam, nie sprawdziłam jak to się czyta, czyli współpracownikiem profesora i strażnikiem w jednej osobie, a Markiem Johnem, kolejnym ze strażników, który jest przekonywany do zachowywania się w sposób bardziej przypominający zachowanie typowego strażnika. Mark miał problem z jakąkolwiek przemocą czy egzekwowaniem władzy i wyraźnie słychać, że nie do końca czuje się w tej roli. Ja Wam tę rozmowę podlinkuję na pewno, żebyście mogli sobie jej przesłuchać, jeśli macie ochotę, bo one są teraz ogólnodostępne. No i co się dzieje podczas tej rozmowy? Otóż Mark jest przez Dawida przekonywany do przyjęcia tej postawy złego strażnika, ale ponieważ Dawid, który wtedy był bodajże doktorantem profesora Zimbardo, jest psychologiem, doskonale wie, jak poprowadzić taką rozmowę. Co więc robi? Otóż chce on w Marku wzbudzić poczucie tak zwanej tożsamości kolektywnej. Czyli chce, by Mark przestał myśleć o sobie jako o jednostce, a zaczął myśleć o sobie jako o części zbiorowości. Ale oczywiście nie byle jakiej zbiorowości, a zbiorowości strażników, czyli w tym konkretnym przypadku grupie przywódczej. I robi to w bardzo prosty sposób, bo poprzez użycie zaimka osobowego my, którego używa w czasie rozmowy 57 razy, bądź, jak zostało wyliczone, mniej więcej raz na każde 30 słów. Następnie przeciwstawia tę grupę przeciwnikom, czyli więźniom. My kontra oni. Uwypukla więc podział między jednymi a drugimi i wytycza taką granicę przebiegającą po środku. Jest to więc bardzo dobrze rozegrane, bo nie próbuje się nikogo przekonać, czy nie próbuje się wydawać mu żadnych rozkazów. Zrób to, masz to zrobić i już. Tylko pokazuje się tej jednostce, zobacz, ty jesteś częścią nas, a po drugiej stronie są oni. A człowiek to jednak mimo wszystko zwierzę stadne, potrzebuje tej przynależności, która została mu tutaj bardzo rozmyślnie zaserwowana. To się bardzo ciekawie łączy z czymś, co wydarzyło się 30 lat później, bo w 2001 roku. Dwóch psychologów, Alex Haslam i Steven Reicher, postanawia podjąć próbę odtworzenia słynnego eksperymentu. I ta dwójka dochodzi do następujących wniosków. Otóż kluczowym czynnikiem popełniania przez ludzi okrutnych czynów jest lider, który utwierdza ich w przekonaniu, że to, co robią, jest służbą jakimś wyższym celom, koniecznie nawiązującym do moralności. Zazwyczaj było to przedstawiane w taki sposób, że zachowanie strażników wynikało z władzy, którą dawała im pozycja. Natomiast ci naukowcy przekonują, że tak naprawdę wynikało ono z utożsamienia się z twórcami eksperymentu i wyższym celem, który reprezentowali. A czym był ten cel? Odpowiedź jest bardzo prosta. Postępem naukowym, odkrywaniem zakamarków ludzkiego umysłu. Zresztą nie musimy daleko szukać potwierdzenia tej tezy, bo sam współpracownik profesora Zimbardo, ten właśnie, który był również strażnikiem, tak napisał w swojej ewaluacji po eksperymencie, cytat. Byłem zaskoczony łatwością, z jaką udało mi się wyłączyć moją wrażliwość i troskę o ludzi, by służyć dobrej sprawie. Jak się to wszystko zbierze do kupy, to nie ma się co dziwić osobom, które niejednokrotnie nazywały ten eksperyment przedstawieniem, teatrem, dramatem, bo bardziej niż z nauką kojarzył im się z jakąś grą, z próbą odtworzenia czegoś i uzyskania jakichś konkretnych rezultatów. Kolejnym wątkiem, o którym chcę krótko wspomnieć, jest osoba Karla Prescotta, byłego skazańca, który był konsultantem przy tym eksperymencie. W wywiadach, których swego czasu udzielił dość sporo, starał się odciąć od udziału w eksperymencie tak bardzo, jak to tylko możliwe. Podkreśla, że wszelkie wyniki eksperymentu zostały odgórnie ustalone, zanim ten się jeszcze rozpoczął.
rozmaite kary, które stosowali strażnicy, były tak naprawdę jego pomysłem i pochodziły z jego osobistych doświadczeń. Bzdurą jest więc stwierdzenie, że brutalność, do której dochodziło, była przypadkowa czy okazjonalna. Była to raczej taka wcześniej ustalona zasada. Z tonu, w jakim się wypowiada, można się domyślić, że chyba nie do końca spodziewał się, że informacje, których udzielił, zostaną w taki, a nie inny sposób wykorzystane. Eksperyment, jak wspominałam wcześniej, zakończył się już po 6 dniach i też z informacji, które udało mi się zebrać, wynika, że nie stało się to tak bezpośrednio wskutek decyzji profesora, a dzięki jego dziewczynie, która została dopuszczona do eksperymentu. To znaczy Zimbardo pokazał jej, co się dzieje, i ona, patrząc na to oczami postronnego obserwatora, kazała mu natychmiast przerwać całą akcję. Wersja, jaka krążyła po świecie, była taka, że przed ostatecznym zakończeniem eksperymentu wyciągnięto ze środka tylko jednego uczestnika, który przeżył załamanie nerwowe, a reszta siedziała tam do końca. Okazuje się jednak, że tak jak i w przypadku innych faktów, źródła twierdzą inaczej, bo ponoć takich osób było więcej. Chciały wyjść, ale im nie pozwolono. Pewnie już nigdy się nie dowiemy, dlaczego tak dokładnie, ale chodzi tu o coś innego, a dokładnie o zapis w umowie, zgodnie z którym każdy, kto wypowiedział słowa "I quit the experiment", czyli rezygnuję z eksperymentu, miał być natychmiast zabierany z fikcyjnego więzienia. To była taka poduszka bezpieczeństwa, wiecie, o co chodzi, takie bezpieczne hasło. Ktoś tę umowę przeanalizował i rzekomo niczego takiego się nie doszukał. Wytłumaczenie samego profesora było natomiast takie, że żaden z uczestników nie użył dokładnie takiej frazy, że mówił, czy mówili "mam dość", czy "zabierzcie mnie stąd", ale nikt nie użył tych dokładnie słów. Jeśli faktycznie było tak, że pomimo próśb uczestnicy nie byli wypuszczani, to rację mogą mieć również ci, którzy mówią, że podchodzi to wręcz pod bezprawne uwięzienie, które jest przecież przestępstwem zgodnie z kodeksem karnym. Co się dzieje po zakończeniu eksperymentu? Dochodzi wówczas do spotkania, podczas którego na neutralnym gruncie ma dojść do dzielenia się wnioskami, przemyśleniami i do podsumowania wszystkiego, co się wydarzyło. Oprócz tego, że następuje pewnie i standardowa rozmowa, i pewnie jakieś wzajemne wyrzuty, pojawia się też kilka ciekawostek. Otóż jeden z uczestników wysuwa taką tezę, że role strażników wcale nie były przydzielane przypadkowo, a wręcz przeciwnie, że istniał klucz, tym kluczem był wzrost. Według niego strażnicy to byli ci najwyżsi, ponieważ na miejscu była większość osób, które by brały udział w tym eksperymencie jeszcze chwilę temu, siedziały zamknięte w tej uniwersyteckiej piwnicy, ustawiają się w rzędzie. I okazuje się, że to jest w ogóle kompletna nieprawda, bo wśród strażników byli i niscy, i wysocy, i ci średniego wzrostu, tak samo jak zresztą wśród więźniów. I wniosek z tego płynący był taki, że tak jak metaforycznie ktoś, kto posiada władzę, góruje w cudzysłowie nad innymi, jest takie złudzenie optyczne, które dodaje centymetrów. Bardzo mi się spodobał ten wniosek. Jeden ze strażników z ciekawością zauważył też, że swoboda rządzenia faktycznie sprawiła, że zaczął nadużywać władzy nie tylko w więzieniu, ale także w domu, gdzie zaczął ustawiać własną matkę, jak to nazywał, i wydawać jej polecenia i oczekiwać tego, że mu się w pewien sposób podporządkuje. Jeszcze inny z pełniących rolę strażników podzielił się tym, że prowadził w symulowanym więzieniu swój własny eksperyment, czyli wiecie, taka incepcja, eksperyment w eksperymencie. Otóż kiedy już przywykł do wymierzania kar jako takich i do stania na straży porządku, postanowił sprawdzić, jak daleko może się posunąć, i był zszokowany tym, że więźniowie nic nie powiedzieli, gdy się zaczął nad nimi znęcać i wyraźnie stał się niegodziwy. No i jak my to wszyscy dobrze znamy, prawda? Z wielu różnych płaszczyzn, gdy nie przeciwstawiamy się tyranowi i oprawcy, a ten, traktując nasze milczenie jak zgodę, posuwa się jeszcze dalej. Profesor Zimbardo, choć dumny i będący w stanie bronić swojego eksperymentu rękoma i nogami, przyznaje głośno, że popełnił błędy. Miał sobie do zarzucenia głównie grzech zaniedbania, jak mówił, czy zło bezczynności, i bił się w pierś za to, że nie robił nic wtedy, kiedy powinien był zapewnić wystarczający nadzór i kontrolę. Mam swoją własną teorię na temat tego, dlaczego to się stało. Po pierwsze, myślę, że kierowała nim ludzka i w tym wypadku też naukowa ciekawość, bo chciał zobaczyć, co się jeszcze stanie i do czego ludzie się jeszcze posuną. Jeśli to rzeczywiście prawda,
że głównym prowodyrem zakończenia eksperymentu była jego dziewczyna, to ciekawe, w którym momencie profesor sam postanowiłby ten eksperyment przerwać. Po drugie, jeśli faktycznie przyjmiemy taką optykę, że ten rezultat był wcześniej ustalony, to pewnie wszystko miało się toczyć na tyle długo, żeby udało się jak najbardziej wykazać, że tak właśnie jest. Wydaje mi się, że nawet bez jakiegoś większego zagłębiania się widać ogromne przywiązanie do tej myśli przewodniej, czyli ludzie są dobrzy, a sytuacje złe. Myślę, że samo założenie eksperymentu było dobre, bo na pewno nie jest to absurdalne stwierdzenie, że sytuacja ma wpływ na nasze zachowania i że ludzie dobrzy potrafią w pewnych okolicznościach zrobić bardzo złe rzeczy. I to jest i dobra, i zła informacja, bo z jednej strony zło pewnie w jakimś stopniu tkwi w każdym z nas, natomiast często wychodzi wskutek właśnie takich niesprzyjających zbiegów okoliczności. I im lepiej siebie znamy, tym lepiej wiemy, jak się temu przeciwstawić. Zostawiam Was z tym wszystkim do przemyślenia. Jestem święcie przekonana, że jakąś opinię już zdążyliście sobie wyrobić. Jeśli nie dziś, to pewnie przez te wszystkie lata, w których z różnych źródeł docierały do Was informacje o tym eksperymencie. Dajcie mi znać, czy takie tematy też Was interesują, czy jednak wolicie słuchać głównie o historiach kryminalnych. Na koniec chciałam się z Wami podzielić fragmentem rozmowy pomiędzy uczestnikami eksperymentu, który przetłumaczyłam i który zaraz odczytam. Spodobał mi się dlatego, że jest bardzo uniwersalny i można go odnieść do wielu dziedzin i sytuacji. Oto on. Jeszcze dodam tylko, że jest to rozmowa pomiędzy jednym ze strażników i jednym z więźniów. Hellman, w jaki sposób cię to krzywdzi? Sama świadomość, że ludzie mogą się tak zachowywać. Clay, tak, daje mi to pewną wiedzę, której nigdy nie doświadczyłem bezpośrednio. Czytałem o tym dużo, ale nigdy nie doświadczyłem tego z pierwszej ręki. Nigdy nie zobaczyłem, jak ktoś zmienia się w taki sposób. I ja wiem, że jesteś miłym facetem. Wiesz o tym? Rozumiesz? Nie wiesz tego. Naprawdę, wiem. Wiem, że jesteś w porządku facetem. Nie mam ci za złe. To dlaczego mnie nienawidzisz? Ponieważ wiem, w kogo możesz się zmienić. Wiem, co masz ochotę zrobić, kiedy mówisz: o tak, nie mam zamiaru nikogo skrzywdzić. No tak, to ta ograniczona sytuacja. Albo, że to skończy się za 2 tygodnie. No dobrze, a ty na moim miejscu co byś zrobił? Nie wiem. Nie mogę ci powiedzieć, że wiem, co bym zrobił. Nikt nie wie.